Natalia chce przekonać uczniów ze swojej klasy, że nie donosi Karinie kłosek. Żeby to udowodnić, nastolatka ma za zadanie wlać do torebki swojej ciotki jogurt. Natalia zaczyna mieć wątpliwości, lubi swoją ciotkę i nie chce robić jej przykrości. Ciu, wczoraj mnie pytałaś, czy w nowej szkole wszystko ok. Wiesz co, wcale nie jest dobrze. No co się dzieje? Chciałam, żeby wszyscy mnie lubili, ale teraz cała klasa wie, że jesteś moją ciocią i jeszcze myślą, że ci donoszę. Kazali mi zrobić ci głupi żart, żeby udowodnić, że jestem z nimi. No ale ja tego nie zrobię. No, widzę, że wykazałaś jeszcze resztki zdrowego rozsądku. Natalka, ja wiem, że w nowej szkole, nowi ludzie, to zawsze jest bardzo trudna sytuacja, ale nie możesz pozwolić, żeby ktoś decydował za ciebie, co masz robić. Masz rację, no po prostu nie wiedziałam, jak się zachować. Chciałam, żeby wszyscy mnie lubili, a oni cię... Nie lubią mnie. Wiem. Nie jestem tu po to, żeby twoi koledzy i koleżanki mnie lubili, tylko po to, żeby ich czegoś nauczyć. Nie przeszkadza ci, że cię nie lubią? Nie. Widzisz, w życiu zawsze jest tak, że ktoś nie będzie cię lubił. Nie jest to miłe, ale takie jest życie. Ale wiesz, że ja bardzo cię lubię. Jesteś moją ulubioną ciocią. A ty moją ukochaną siostrzenicą, wiesz? Kochanie, powiedz mi, kto ci dokucza. Wiesz co, cieciu, sama to załatwię. Na pewno? Na pewno. No to powodzenia.